już nie wieje tak mocno. W tej chwili te warunki pozwalają daleko skakać. Kamil Stoch, 129 metrów w pierwszej serii, 135,5 musiałby skoczyć. Stać go na to, by poszybować daleko, by znaleźć się w ścisłej czołówce. Proszę zobaczyć, jak daleko ląduje Kamil Stoch. Ależ kapitalny konkurs w wykonaniu biało-czerwonych. Jaka to jest odległość? 137,5 metra. Tak daleko nikt w tym konkursie jeszcze nie skoczył. To jest atak na pierwsze miejsca w dzisiejszym konkursie w wykonaniu Kamila Stocha. Bardzo wysokie noty, same dziewiętnastki, 1,19,5. Do tego 9 punktów dodanych za wiatr, minus 7,3. Będzie prowadził Kamil Stoch, na drugim miejscu będzie Klemens Murańka. Pięknie, brawo, brawo, brawo. Rewelacyjny występ Kamila Stocha. Popatrz, Marek, na noty. No znakomite, rzeczywiście, ale styl był przepiękny, odległość rewelacyjna. No i oczywiście prowadzenie dosyć wyraźne, prawie 9 punktów przewagi Kamila nad Klemensem.